Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jest to Let's Play z Berserka, z serwera 37 polskiego. Wiem, że miałem z tego Berserka nie nagrywać, ale pomyślałem sobie, że na Paladynie nic nie ruszę na ten moment, na Wojowniku tym bardziej, więc poklikamy sobie coś na Berserku, gdyż dawno tutaj nie robiłem lochów, a nuż się coś odblokuje. Ale zanim przejdziemy do lochów, to myślę, że zaczniemy sobie tutaj wszystko po kolei. Na ten moment mamy Weekend Golda, więc ja już sobie tutaj awkę zrobiłem. Mam tutaj wartę, jak widzicie. Teraz tak, do kibelka byśmy może coś wrzucili. To nam daje minus 2, ale 1000 pancerza. To wiecie co? W sumie to sobie może podmienimy. Nawet nie widziałem, że mam taki temek, dopiero teraz zobaczyłem. Okej, a co do kibla? To sobie wrzucimy. Jak tam nasza mana 350, dobra, i to nam dało do zwiadowcy 428 i zobaczmy sobie, no jest słabszy o wiele. Okej, okay, więc to pójdzie do rozmontowania i teraz tak, tutaj mamy, o, musimy zaczarować, to od razu zobaczyłem. Tutaj sobie zaczarujemy, żeby mieć to piwko. I teraz mamy już 11 na 11, ale wszystko wypite, wszystko zrobione, jeśli chodzi o awkę. Więc teraz sobie przejdziemy do arenki i tutaj może coś poklikamy, chociaż ja tu niedawno klikałem, więc jak widać to tu za wiele nie ma. To okej, tutaj sobie kilka klikniemy, no i w sumie to by było na tyle. Także resetu na razie nie będę robił, dobiję gdzieś tak może do 3-4 decylionów i wtedy sobie zresetuję. Ale tutaj możemy sobie poklikać arenki, 10 ataków za doświadczenie, tutaj jakiegoś maga spróbujemy, no niestety, jakiś woj. No oni tutaj mają o wiele mocniejsze portale w Expecto i w Nudzie, więc no my tutaj odstajemy przez to i z lochami, i niestety z po prostu z obrażeniami, to i na ręce nam gorzej idzie, no jak widzicie. Przeczekajcie, czy ja tu wszystko mam? Ja tu wszystko mam. Nie wiem czemu tak słabo. Jak tak sobie klikam co 10 minut arenę, tak wiecie, jak akurat zobaczę, że mam do kliknięcia, to klikam tak po prostu, nawet jak już mam zrobione te ataki za PD, to często dobijam no top do top 2, top 3, a tutaj na odcinku widzicie, jak to idzie. No ale te walki to jest głównie szczęście, no tutaj z magiem to albo on mnie zabije na parę krytyków, albo ja zrobię furię i to ja go zabiję, zanim on zdąży cokolwiek zrobić, więc no, mówię, tutaj jest duże RNG. Jak to w Shake się bywa. Dobra, jeszcze musimy 3 zrobić. Cyk. Cyk. I jeszcze jedna. Może tego powinniśmy go zabić. O, ale on nam akurat nie dał. Za nisko był w rankingu. Z tym przegraliśmy tym razem. Znowu z nim spróbujemy. Znowu przegraliśmy. Ten może... Okej, okay, i mamy 10 na 10. Dobra, tutaj wszystko zrobione. W gabinecie magii nieśmiertelkę mamy, a możemy w sumie kupić, czemu nie? Niech sobie będzie. I tutaj mamy jeszcze 5 rozmontowań. To akurat tyle, ile mam itemków odłożone. To już tam nie będziemy patrzeć, ile to daje, co i jak. Po prostu to mi się uzbierało, to sobie rozmontuję. Dobra, mamy tutaj 2 kryształy na siłę. Ale powiem wam, że tutaj mi się już kopalnia buduje na 14 poziom, będę ją chciał zrobić na 15 i wtedy sobie powykopać tych gemów, to na pewno mi da fajnego boosta. Ale to zaraz. Dobra, tu już mamy zrobione, w gabinecie magii mamy wszystko zaczarowane, na tym też, na tym też, na tym też, dobra. Stajnia, teraz pupilki, albo może najpierw kołem zakręcimy, bo nawet jak wbijemy ten level 2, oj, co wątpię, no jeden może wbijemy, dwóch to raczej nie. To może, to nam za wiele nie da, a może nam jakieś jedzonko wypaść, to jak już... O, tutaj ten błąd jest cały czas, że dwa razy zakręcimy i... I nam pokazuje, że już koniec. Dobra. Zakręcone, coś tam jedzonek poleciało. Tutaj sobie nakarmimy, do światła niestety nie mamy nic, to światło to mam w ogóle zepsute na każdej postaci. Tu mam tylko jedno, no ostatnio powiem wam, że mam lipę z jedzonkami, co jest w ogóle dzisiaj mrok. A, no to mrok. Akurat żeśmy nakarmili. Za to dla wody mam dużo. Tak jak zmarnowałem na tą rybę, która mi nie siadła, tak dla wody mimo to mam dużo tych jedzonek. I okej, teraz sobie może pociśniemy te walki. Spróbujemy tą, wygrana. 2-6-2 mrok. No to może to spróbujemy.
Też się udało. 2, 4, 8. Niech będzie to. 3, 0, 6. No to z tym razem raczej przegramy, więc sobie puścimy ten słabszy. No i 2, 3, 8 tu powinniśmy wygrać. O, nawet ptasiem go zabiliśmy. No i zrobiliśmy 4 na 5, więc myślę, że nieźle. Dobra, w pupilach chyba to już wszystko. Tak mi się wydaje. Lożki. Lożki możemy sobie tutaj zrobić najpierw portal. No i niewiele nam tutaj się udało go zrobić. Ile ja miałem? 70 ile procent? Nie pamiętam, 78 chyba? To nawet 10% mu nie zbiłem. No ale to zależy od... od próby. Czasem zejdzie pół HP, czasem zejdzie 10%, a czasem zejdzie 2%, więc to wiecie, jest to wszystko losowe. Dobra. Więc portal nam niestety dzisiaj nie pomoże. W ogóle, który my tu mamy portal? 4, 1 na 10. Obrażenia mamy 16%, HP mamy 30%. HP to jest nasz portal, a obrażenia to jest portal od gildii. Więc jak widzicie, poczekajcie na gildii, mam tutaj... no, 16%. Portal sobie zaraz zrobimy. I okej. Lochów jeszcze nie klikamy. Teraz sobie tutaj przejdziemy. Ja tutaj w miarę regularnie klikam, ale mamy jednego rycerza, to coś tam spróbujemy. A niech będzie. Powiem wam szczerze, że tutaj jeżeli chodzi o twierdzę i o podziemia, to nie jestem zbyt dobrze rozwinięty. O, tutaj trener się buduje. Tak jak mówię, nie jest to zbyt dobrze postać rozwinięta, bo ta postać jest głównie tak do testów zrobiona. Tutaj sobie testowałem dużo rzeczy, tak jak na przykład to przejście w wodzie, więc tutaj nie napinałem się, żeby być tam topy, nie wiadomo jak. Tylko mówię, testować. No i co, tego trenerka zakończymy na ten 13? Myślę, że możemy, bo to nam trochę da w lochach. Jakbyśmy mieli coś dzisiaj przeklikać. I co byśmy sobie teraz zaczęli? Władca 11, wrota 11, komnata 11. A może tego władcę, bo ja powiem wam, że na ten moment w tych atakach to ja sobie robię coś takiego, że tak przeklikuję i potem następnego, żeby tak mi level rósł, ale jak widzicie, często tutaj przegrywam, mnie to cofa i tak stoję w jednym miejscu. Ale póki co tutaj, jeśli chodzi o ten ranking, to tam jakoś bardzo, o widzicie znowu, jakoś bardzo mnie to nie interesuje. Więc sobie po prostu robimy, żeby było. To podziemie też jest słabo rozwinięte, no ale mówię. Znaczy słabo, no 14 serce, 14 ekstraktor, więc myślę, że no nie ma tragedii. Aczkolwiek mogłoby być lepiej, to nie powiem, że nie. Dobra, co dalej? Tutaj zrobiliśmy sobie to szkolenie, zrobiliśmy. No i to mamy z głowy, teraz możemy sobie wejść do gildii, tu mamy już wszystko podłączane do ataków, do obrony, tylko nie mamy zrobionego portalu, więc portal sobie machniemy. Dobra, portal, cyk. O, no powiem wam, że sporo. No może odsłonię. O, nic tu nie ma na szczęście. 200 milionów, więc ładnie, ładnie. Jak widzicie, to jest duża losowość, bo wczoraj walnąłem chyba 80, a portal był ten sam. A tu dzisiaj siadło w 201, więc sporo, musiały tam furie niezłe siadać. No i okej, w rankingu tak jak widzicie to się prezentuje. Tutaj już 345 poziom, więc no ładnie, ładnie, już przegonił mojego woja z W35 w ogóle. No ale to Berserk jest, nie ma co się dziwić, że tak powiem. No tutaj Nuda i Expecto walczą, my tutaj gdzieś jako loczki jesteśmy. Tutaj jeszcze jakiś animal, szkoła magii pojedyncze, no ale generalnie tutaj Nuda i Expecto jest na szczycie, że tak powiem, oni walczą między sobą. My jesteśmy na 6 pozycji w gildiach, więc też uważam, że nie jest to złe. Jak na gildię, która tak naprawdę nie stawiała dużych wymagań na początku, dochodzili do nas praktycznie każdy, kto był aktywny, nieważne czy grzybił, nieważne czy nie grzybił, każdy dołączał, więc nie jest to złe. Twierdzę 88 to też w ogóle śmiesznie, bo... jak na to, jak to olewałem, no to ten. Pupile mamy w top 8, to też ładnie. Pupile w zasadzie też, no jakoś się nie napinałem, no w tej wodzie takie coś. Światło zepsułem, tak jak i na W35 zresztą. Więc no i tak te pupile jak na 8 pozycję nie jest źle. No i podziemia mamy tragiczne pod względem rankingu. Ale widzicie, mamy 14 serce, po prostu te ataki. Ja nie mam listy do podziemi, powiem wam szczerze. A nie chcę mi się teraz szukać, pytać czy coś, bo...
Ja wiem, że niektóre osoby tam się napinają, na przykład tam Uza Kreble, że on coś źle robi, to tamto. Z tym, że powiem wam, że ja teraz sam to widzę, że na odcinku inaczej to robisz. Nie bardzo się skupiasz, chcesz to zrobić szybciej, żeby po prostu odcinek nie był nudny i po prostu inaczej to funkcjonuje, niż jak sobie grasz samemu, siedzisz i masz czas na więcej rzeczy. Tak więc, no jak widzicie, tutaj 15 serce ma jedna, dwie osoby, z tego co widzę. 14 też nie ma wcale dużo osób, więc no, jeżeli pod względem tego jesteśmy naprawdę wysoko, tylko no ten ranking, ale to jest tak naprawdę do nadrobienia, jak sobie jakąś listę ogarnę golasów i tak dalej. Widzicie, tu się buguje, że czasem się po prawo nasz ten pojawia. Ale mniejsza z tym. Okej, no i koło mamy zakręcone. Więc co, myślę, że możemy przejść powoli do lochów. Jak widzicie, jest na ten moment, tak jak już wspominałem, w który to nagrywam, jest event golda. Więc sobie ja już awkę zrobiłem i mam trochę tego golda, więc wsadzimy w statystyki. Tu mam 3000, tu mam niecałe 3300. No to lecimy wszystko w siłę. A jak tutaj w ogóle te poboczne po 1100, jak tu inni mają? Jeszcze sobie zobaczmy. Pobocznych 1000. Szczęścia ma sporo. Poczekajcie, kto tu jeszcze gra berkiem? King tutaj ma. No on też nie ma, nie jest za bogato. Tego szczęścia mają po prostu więcej. To może tego szczęścia sobie troszkę dobijemy. Ile mamy? O, to tak myślę, 1250. No może 1300 niech będzie. Dobra, ja to przytrzymam, bo nie ma co tak klikać. Niech to się rozpędzi. I co, do 9800 może dobijemy i zobaczymy, ile będziemy mieć wtedy w podstawie. Okej, no 1300 akurat, niech będzie. I resztę to w siłę. Myślę, że tej zręczności inteligencji na ten moment nie ma co. Nie ma co tutaj podbijać i sobie tak zostawimy 13 milionów, jakby co. Tutaj te EQ, o widzicie, tu też mam sporo. A, muszę ulepszyć ten pasek, no w ogóle zapomniałem. Ulepszymy sobie. Tutaj też mi dają te rękawice sporo pancerza. Te mi dają sporo pancerza, ale czy to jest sens wymieniać? O, te już jak coś. Te na pewno wymienię. Aha. Te sobie podmienimy. Odzysk klejnotu. I cyk. I też sobie ulepszymy z 5 razy, tak jak tamte. No to rękawic już nie. I co? Aha, tylko rękawice ja tutaj miałem, dobre. Czyli wszystko mamy zrobione tak naprawdę. Te kryształki sobie tutaj odłożymy. To sobie tak poukładamy. To są itemki do kibla. No my już tutaj dzisiaj wrzuciliśmy. To jeszcze mi w ogóle z epika zostało, bo sobie sporo pozostawiałem. Okej, lecimy do lochu w takim razie. Będziemy po kolei próbować, ja już tutaj nie pamiętam, jak to jest w tych lochach. Nie pamiętam właśnie, co mogę kliknąć, co nie, więc będziemy sobie tutaj po kolei klikać. No myślę, że... O, i padło, ładnie się zaczyna. Tego w ogóle nawoju to ja zrobiłem niedawno, ten 9, a tutaj już padło. Ale taką mamy siłę berka. Co dzisiaj chcę w ogóle wiedźma, zapomniałem. O, i nie dałem sobie tego, widzicie. Zawsze o tych czarach zapomnę. No butów nie chcę, ale te sobie zostawimy może do rozmontowania na jutro, bo i tak na meku nie potrzeba dużo miejsca. Dobra. No i tak, ten hemoridor padł. Co my tu mamy? Zręczność, czyli to jest zwiadowca. No i też padło. No widzicie, sporo tutaj nie klikałem tych lochów. To się w ogóle często buguje, to też mnie drażni. A poczekajcie, bo ja w ogóle nie spojrzałem, czy ja runę... Ja tu sobie tego wymieniłem. A jak my tu z runami stoimy? 5%. 4%. Cholera, 9,14. Zobaczcie, ja wymieniłem itemki, a nie serknąłem, że to jest do... tam miałem runy przecież dobre. No, no niestety. Tak to jest, jak się gra na odcinku, to się czasem nie myśli, no ale trudno. No już te... Ile mamy? 14% w sumie. To już mniejsza z nim. Okej, tutaj to dla naszego woja jest dobre, więc sobie podmienimy. To, co nam wypadło z loszku. I teraz tak, tu w ogóle pewnie te rzeczy też są dobre, no. 80, 1100. To mu możemy podmienić. To już sobie ogarnę to konto, tak wiecie. Żeby było w miarę. To miałem co prawda do kibla te itemki, ale to już trudno. To nie ma sensu podmieniać, to nie ma sensu. To jest sens znaczny. Bo...
To miałem na wszystkie cechy. Okej, klaty nie ma sensu, laczki są sens, więc sobie te laczki podmienimy też. Cyk, cyk. No i dobra, na ten moment tyle, jak tam z tymi. Oczywiście trzeba zaczarować. Dlatego się zawsze najlepiej mieć troszkę golda w zapasie, bo wiecie jak jest. Dobra, wracamy do tych lochów. Co my tutaj mamy? Tutaj jest znowu wojownik. Jego nie pamiętam, czy dałem radę na swoim wojowniku, ale wiem, że on już był na pewno cięższy. Albo go pokonałem, albo nie. W sumie nie pamiętam. Ale na niego już musiałem, tak jak tamtych pokonałem w miarę szybko, tak na niego już musiałem niestety dłużej poczekać, żeby go przeklikać. No i chyba tutaj nie damy niestety rady. No to dobra. O, chociaż tam była bliska próba. No może jakbyśmy się postarali. No ale myślę, że ten Hemoridor daje tyle expa, że no naprawdę nie ma co się aż tak napinać. Jeszcze sobie tutaj zerknę, czy na pewno wszystko jest ok. Wszystko jest ok, dobra. Szkoła magii. Ślizgogon z zwiadowca. Dosyć mocny, 20 tysięcy ma zręczności. No i co? I tutaj chyba nic z tego. Ta szkoła magii też daje małe expa, dlatego ja tutaj nie chcę nie wiadomo ile wydawać. No tam była jedna bliska próba, ale no na ten moment raczej nie ma co na to liczyć. No jeszcze sobie tak zużyjemy, myślę do 1550 może i jak nie padnie. Chyba z tego co pamiętam to po tym zwiadowcy jest tam z dwóch magów, więc no odblokowałoby nam się to, bo berkiem maga przeklikać to nie jest nic ciężkiego. Ale no nie ma co na siłę, bo mówię, to nie jest jakoś nie wiadomo ile expa. Okej, nordyccy bogowie to z tego co pamiętam na razie nie do ruszenia. O, chociaż tam było blisko. To jest wojownik i on ma tylko 12 tysięcy siły, 12,5. No dobra, tutaj sobie może troszkę poklikamy. Tak myślę, że no do 1400 może 150 grzybów na niego zużyjemy. Ja tu sobie lubię ustawiać takie zakresy, żeby nie przesadzać. Ale tam było blisko, im wcale nie ma dużej. No on ma wytrzymałości dużo. Ale tej siły wcale nie ma nie wiadomo ile. Także może i by tutaj pyknął, no ale zobaczymy. Może się uda. O, milion tam był. No to on jest do przeklikania, ale to nie wiadomo kiedy. I nie wiadomo za ile. Jakby on dawał 300 milionów expa, no to jeszcze bym pomyślał, żeby na niego dużo marnować, ale... Ale że daje tyle, ile daje... No to nie widzę większego sensu. Znowu tam była bliska próba, widziałem. No dobra, jeszcze może ze 100 sobie zużyjemy. Jak nie padnie, to trudno. Pójdziemy sobie do Esterosu. No mnie ze 100, z 50 myślę. Fajnie, że te dwa Hemoridory padły. Wbił nam się level. Więc to jest jak najbardziej ok. Dobra, jeszcze 10 grzybków. I lecimy do następnego lożku. Okej, no nie ma co. Lecimy dalej. Teraz mamy Gurołaza. Powiem wam, że to jest straszny blok, ale jeżeli jego przeklikamy, to potem dwa Esterosy są tak jakby darmowe. Z tym, że no ja... O, tutaj już bliska próba. Z tym, że ja go naprawdę późno przeklikałem na wojowniku, ale cały czas no mówię, wojownik to jest wojownik, berserkiem te lochy idą o wiele szybciej. Tak jak potem w PvP on odstaje, tak no jednak XP szybko, nie można mu tego odebrać. I tutaj myślę, że nawet do 200 grzybów na niego zmarnujemy, tak do 1100 polecimy. Pamiętajmy, że jeszcze strefa mroku nam zostaje. To sobie też od razu na tym odcinku. O! Padło, pięknie. I teraz mamy maga. Więc dobra, to na wszystkie cechy to do kibelka będzie. Teraz mamy maga, więc mag też powinien polecieć. Chociaż nie wygląda, jakby miał polecić, powiem wam szczerze. Ale wojownikiem jak już... O, no i padł, dobra. To nawet nie ma o czym mówić. I mamy teraz zwiada, który również powinien polecieć. I chyba na 12 dopiero będzie... To jest zwiad? Tak, zwiad. I chyba na 12 dopiero będzie blok. Tutaj znowu nie mamy jakoś nie wiadomo czego. W ogóle zobaczcie, że już mamy 3 te zbroje. Dobra. No to co, lecimy dalej ten Esteros. Fajnie, że padł. No i cyk, kolejny. Tak jak mówiłem... I wbiliśmy w sumie już 2 levele, więc naprawdę sporo. Znowu tutaj nic, bo ja itemy niedawno wymieniałem, więc one za dużo nie będą dawać. 3 Esterosy padły, super. I teraz mamy znowu maga. To on powinien paść, to ja... O właśnie.
To ja dopiero na 13 się zatrzymuję, bo 13 to jest znowu wojownik, no tak. Zapomniałem o tym. No to super, ładnie żeśmy polecieli. Tutaj mamy plus 10, ale niestety z Waruna, no to też musi zostać. Chyba, że... Ale to na siłę, to nie ma co. Dobra, damy sobie może tutaj... A, nie mam złota. No to mniejsza z tym, nie damy sobie jednak. No tutaj już nie ma sensu klikać. Ponieważ po prostu nie ma sensu, bo już go nie zrobimy. Ja na nim stoję, na swoim wojowniku właśnie, który ma 343 bodajże na ten moment poziom. Więc co, przechodzimy sobie teraz tu, spróbujemy 13 piętrerko przeklikać. Bogów nie ma co, karuzele z idolami może, spróbujemy. Hemoridora też raczej nie ma co. No nie ma, nie ma. Więc to na razie ten, ale spróbujemy sobie tornadko na razie zrobić. Do Hemoridoru nawet nie podchodzimy. Widzicie, jak ładnie esterosiki padły, to jestem bardzo zadowolony. Gdyby nie ten odcinek, to bym pewnie nawet nie klikał, nie podchodził do niego, do tych, do lochów po prostu. A tutaj wpadły 3 levele, więc jak najbardziej okej. Dobra, tutaj mamy bloka w tym tornadzie, ale no wzmocniliśmy się od ostatniego czasu, skróciliśmy tego trenera. Czy on nam tutaj padnie? Padł, okej, dobra. Troszkę tornad też odblokujemy. Super dzisiaj idzie, ten odcinek będzie chyba długi. A czy długi, no już zostało nam 13 piętro tylko tak naprawdę. I tu wydaje mi się, że kolejny blok. Ale no, zobaczymy, dobra, padł, kolejny pada, o, tu już padają bardzo szybko. Jak widzicie, te obrazki się bugują, że nieraz już bijemy następnego, a obrazek jest ciągle tego starego, no ale niestety taki urok. Okej, ten też padł, już następny padł, nawet nie było widać. I co my mamy? Znowu mamy woja, dobra, może na razie sobie zobaczymy. O, tutaj jakaś, no, broń nam padła, wypadła znaczy się. Jak to tutaj wygląda? 8 obrażeń, obrażenia od błyskawic, a w sumie podmienimy sobie, czemu nie. Ile ona daje? 530. Oj, to ja mam dobry ten kryształ, to sobie jak najbardziej odzyskamy. Tutaj cyk, ulepszymy sobie jak tylko możemy. Dobra, i zostało nam troszkę tych, co my tutaj mamy, rękawice. O, to akurat sobie zostawimy. I te kryształki tutaj. Golda mamy trochę, więc sobie poulepszamy tych. Cyk, cyk. I cyk, cyk. A, już nie mam golda, dobra. Mogłem w sumie od zwiadowcy zacząć, to mój błąd, no ale mniejsza z tym. No i dobra, lecimy dalej. Obrażenia z run nam się o 1% zwiększyły. Troszkę więcej mamy obrażeń od broni. No ale czy on padnie? Tu jest znowu wojownik, znowu to jest blok. Ale spróbujmy, może wzbijmy go tak do 950, jak nie padnie, to trudno. Ja bym chciał dzisiaj ten 330 level dobić, bo powiem wam, że podobają mi się okrągłe levele po prostu. Ja lubię mieć tak 330, 335, a takie pomiędzy to już niekoniecznie. No ale on nam chyba tutaj niestety nie padnie. O, padł jednak, super. I co teraz zwiadowca, to ten też padnie? O, ładnie lecą. Tylko że no to nam za wiele z tego, co widzę, nie daje expa niestety. Tu jest znowu zwiadowca, więc też padnie. No i znowu mamy wojownika. Ten już jest o wiele mocniejszy. Dobra, to do 900 dobijemy. On może i by padł, ale nie ma co tutaj się, że tak powiem, strasznie przejmować. Bo te tornada po prostu no za dużo nam nie dają. Tak jak na paladynie to jeszcze tam załóżmy 10 tornad mi daje prawie level, czy tam no z 15. Tak tutaj jak sami widzicie, nie jest to za bogato. Dobra, to sobie zostawimy do kowala na rozmontowanie. I teraz tak, teraz w ogóle jest gold, jeżeli chodzi o pupile. Jeszcze tutaj muszę, nie mam złapanego pirodliszki w ogóle, jakoś zapomniałem o tym. Muszę sobie złapać. Dobra, karuzela z idolami. To jest bodajże, nie, to jest wojownik. No to raczej tutaj, raczej jeszcze nie mamy do niego podjazdu. Jeszcze tak myślę, że koło 340, 350, może wtedy coś. No tutaj by musiała Kunegunda zadziałać. A, w ogóle możemy sobie chyba ją ulepszyć, bo mamy trochę golda. Cyk i cyk, dobra, ulepszona. No ale i tak, mimo to myślę, że tutaj nie ma żadnego podjazdu do nich. Dobra, szkoda grzyba. Szkoda grzyba, bo powiem wam, że i tak to nam da 13 milionów ekstra bodajże. Z tego co kojarzę. No i co, lecimy do komendanta.
komendant Koma i na niego powiem wam, że chcę wydać tak do 500, zejdę sobie grzybków, bo po prostu chcę dobić ten 330 level. A no jeżeli chodzi o mrok, to jest tutaj jeszcze większe RNG niż w świetle, bo no tutaj oprócz nas, to muszą jeszcze zadziałać nasi pomocnicy, a głównie Kunegunda, tak jak na tego wojownika. Także no klikamy i liczymy, że się uda, chociaż tu nie widzę żadnej bliskiej próby, tak jeśli mam być szczery. Więc no ale dobra, popróbujemy. Ostatnia nasza nadzieja na level. Jeśli go pokonamy, to już wpadnie ten 330. No ale zobaczymy. Komendant Komat. Ci wojownicy są najgorsi, powiem wam, bo nie dość, że to jest tanki, ma bardzo dużo HP, to jeszcze ciężko z tym wygrać. Oj, no tu ani jednej bliskiej próby nie widzę. Dobra, no dobijemy do tych 500 grzybów, tak jak obiecałem, ale no kiepsko to widzę. Mówiąc szczerze. No, dawaj. Tak jak na swoim wojowniku, tak jak mówiłem, 343 poziomie, bo mam tutaj siódmego w 13 piętrze, tak jak tam, i to jest w ogóle mag, to tym berkiem bym go zrobił. Tak jak widzę duże szanse, żeby tam go właśnie przeklikać, tak tutaj po prostu ich nie widzę. Nie wiem, czy jest sens w ogóle do tych... No dobra, przeklikamy do tych 500, a nuż się trafi jakaś nie wiadomo jaka próba. I będzie okej. Może was interesują walki, ale szczerze mówiąc, nie ma sensu oglądać tych walk. Ja tam mam pozapisywane jakieś kontry w tym, na poczcie i tak dalej, więc... I tak bym tego raczej nie znalazł, znaczy znalazłbym to, musiałbym to po prostu odhaczyć jakąś kontrę. I bym wtedy znalazł. Ale myślę, szczerze mówiąc, że nie ma sensu oglądać. Jeśli chcecie, żebym po prostu puszczał replaye to tych walk, to po prostu mówcie. Chociaż no kurde, tak myślę, kusi mnie, może z tymi magami to by było ciekawe. Ajajaj, no dobra, może wejdziemy, zobaczymy, ale to za chwilkę. Jak już dobijemy do tych 500, no niestety nie uda się dobić tego 330, a szkoda. Z większym portalem gildyjnym na pewno by się udało, ale nie ma co narzekać. Tylko trzeba cierpliwie czekać. No tych bogów tutaj na pewno nie mam podjazdu, jak widzicie, więc to nawet szkoda próbować. Okej, no jeżeli chodzi o lochy, to było tyle. Oj, tutaj nie powinienem pokazywać prywatnej wiadomości. Może to zamarzę w montażu, to jeszcze zobaczę. Ajajaj, poczekajcie, bo ja tutaj mam, widzicie, pozapisywane te kontry i w ogóle... A no bo ja tam w sumie jestem głupi, jak tam nie kliknąłem, żeby się zapisało, to się nie zapisuje tak jak kiedyś. Tutaj sobie mogę parę odznaczyć, no ale nie, tu są jakieś stare kontry i tak dalej, niektórzy już się pousuwali w ogóle. Ja te kontry zapisuję, potem ich nie używam i tak to wychodzi. No ale mniejsza z tym, dobra, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Wyszło prawie pół godziny, a bałem się, że nie wyjdzie nawet 15 minut, więc... No wyszło sporo. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego odcinka, na przykład pokazuj lochy, w sensie pokazuj walki jak przebiegają, bo ja tak tylko przeklikuję, ja powiem wam szczerze, samemu nie oglądam tych walk. Nie chce mi się po prostu. Tutaj za golda nie powinienem skipować, to też swoją drogą. Nie interesuje mnie to po prostu, no bo wiem jak to wygląda, no po prostu jeżeli walczymy z magiem berkiem, no to wiadomo. Seria ataków i mag nie żyje, no jakby... Tyle już walk widziałem w tej grze, że bardzo mnie to nie interesuje, ale jeśli wy byście chcieli, to piszcie mi w komentarzu. To na następnych let's playach, jak się jakieś pojawią, to będę po prostu zapisywał te lochy, żebyście sobie to zobaczyli. No mówię, dajcie mi znać. Dziękuję za oglądanie, możecie zostawić subika, możecie zostawić komentarz, jakich sobie tylko życzycie. I możecie zostawić oczywiście kciuka w górę. Trzymajcie się i cześć!